Protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie cichną. Do demonstracji zachęca Lewica i Koalicja Obywatelska. Protestujący coraz częściej łamią prawo, kpią z symboli ważnych dla ludzi wierzących oraz dla polskiej historii. Wulgaryzmy, agresja, wandalizm, pobicia. Taką formę przybrały trwające w Polsce protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej. W sobotę pobity został ksiądz wikariusz parafii świętego Jana Chrzciciela w Myślibożu. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, znieważania go, zmuszania do określonego zachowania oraz stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej księdza. Protestujący nagminnie dopuszczają się także aktów wandalizmu, niszcząc kościoły, domy zakonne. To Warszawska Wola i klasztor sióstr karmelitanek. A to już figura świętego Józefa w Pile. Protestujący sparodiowali także śmierć ofiary grudnia 70 Zbyszka Godlewskiego, bohatera słynnej ballady o Janku Wiśniewskim. W tej sprawie wydał oświadczenie dyrektor gdańskiego IPN profesor Mirosław Golon. Wyrażam głębokie oburzenie i zaniepokojenie. Żaden protest nie daje prawa do tego typu profanacji. Haniebne zachowanie młodego, nieuświadomionego pokolenia, podkreśla działacz opozycji w okresie PRL Czesław Nowak. Ci ludzie oddali życie za wolną Polskę, po to, żeby to pokolenie, które tak protestuje, tak nieuświadomione historycznie i obraża pamięć chociażby tego młodego człowieka, który miał tyle lat, zginął na ulicach Gdyni, tyle lat, co ci młodzi ludzie. Protestujący atakują także obrońców życia. Skrajnie lewicowa organizacja Strajk Kobiet na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych opublikował adresy profesor Krystyny Pawłowicz, Kai Godek, Roberta Bąkiewicza i Bartłomieja Wróblewskiego. Na profilu podawane są także ich prywatne numery telefonów. W efekcie rozsyłane są SMS-y z groźbami, a pod wskazanymi adresami miały miejsce protesty. Tak było pod blokiem, gdzie mieszka profesor Krystyna Pawłowicz. Kto nie skacze tym zapisem? Ho, ho, ho! Kto nie skacze tym zapisem? Ho, ho, ho! Tak wyglądają okolice osiedla, gdzie mieszka działaczka pro-life Kaja Godek. Protestujący czują się przy tym bezkarni, mówi prezes Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. Nam zostaje tylko zgłaszanie tych przestępstw do policji, ale to oznacza, że ci ludzie dalej czują się bezkarni. Jeśli się czują bezkarni, to znaczy, że przyjdą do naszych domów i mogą zrobić po prostu zwyczajnie krzywdę naszym rodzinom. Jest to zupełnie coś niewyobrażalnego. Że nie ma żadnej reakcji. Tymczasem na jutro planowany jest kolejny duży protest w Warszawie.